witam się z Wami w nowym filmie, w nowym vlogu, w nowym tygodniu, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek. Nie było filmu w niedzielę, potem Wam powiem dlaczego. Powiem Wam, że w sumie nawet nie wiem, jak dzisiaj zacząć ten film, ponieważ tyle się ostatnio w moim życiu dzieje złych rzeczy, że nie chcę Was też zostawiać bez żadnego filmu na kanale, nie chcę Was zostawiać też bez żadnego słowa wyjaśnienia, więc odzywam się. Słuchajcie, dzisiaj przynajmniej sposób przepiękna pogoda obudziło mnie, wiecie, słońce w twarz, bo tak mamy ustawione łóżko, że jest w stronę okna. Jest piękna pogoda, zobaczcie, jakie jest czyste, niebieskie niebo. Przepiękna pogoda, ale jest zimna, słuchajcie, bo Michał mi już pisał, ponieważ jechał wcześniej do pracy, że rano było minus 3 stopnie, także mega zima jeszcze jest niestety i czekamy na cieplejsze dni. Kochani, się właśnie zabieram za śniadanie, śniadanie z Sofiboxa, nadal jestem na pudełkach, zostały mi jeszcze 2 tygodnie i zastanawiam się, czy sobie nie przedłużyć tych pudełek do urlopu, jeśli w ogóle na urlop pojadę. Ale tak sobie planuję. Ale zobaczcie, co mam fajnego. To jest, słuchajcie, wegański smalec z jabłkiem. W ogóle nie smakuje jak smalec. Bardzo to jest dobre. Znaczy, ja ogólnie nie lubię smalcu i nigdy nie jem smalcu z kanapką, no ale kiedyś spróbowałam, więc wiem, jak to mniej więcej smakuje. Do tego kiszony ogórek. No i wafle ryżowe. I tak dzisiejszy wygląda. I tak dzisiaj wygląda moje śniadanie, bo że nie mogę się wysłowić. Trzymiałam wafle, jeden już zjadłam na spróbowanie. No i dlatego właśnie stwierdziłam, że odzywam się do Was. Także kończę śniadanie, ogarnę się i chyba przy makijażu się zaraz do Was odezwę. Byliśmy, słuchajcie, z Edim właśnie na spacerze. Jest przepiękna pogoda, więc musiałam się tutaj nieźle nakombinować, żeby słońce tutaj aż tak nie świeciło. Mam zasłonięte dwie rolety. I tą taką, wiecie, tę ciemniającą i tą taką, ale to się mówi rzymską roletę. Jest przepiękna pogoda, słuchajcie, naprawdę przepiękna, jest czyste niebo, świeci słońce, ale jest 6 stopni. I miałam na sobie, słuchajcie, bluzę z kapturem, zimową kurtkę, buty emu i trochę nas Elim wywiało. On tak zwykle jest koło mnie. Słuchajcie, powiem Wam, że nie wiem, czy Wasze pieski, czy koty, nie wiem, kota nigdy nie miałam, ale ogólnie Wasze zwierzątka też tak mają, że ja, słuchajcie, wystarczy, że nie wiem, ja w ogóle tak mam, że jak coś się dzieje w moim życiu, to bardzo się odsuwam i od ludzi, nawet tych najbliższych, odsuwam się ogólnie od wszystkiego, zamykam się gdzieś tam w swoim świecie, muszę sobie to przerobić, przemyśleć po swojemu, nie mam potrzeby rozmawiania na ten temat, nie mam potrzeby jakiegoś zwierzania się. Zwierzam się i rozmawiam o tym całkiem z najbliższymi, czyli z, wiecie, z Michałem, z rodzicami i tak dalej. Natomiast nigdy tak nie miałam, że jak coś naprawdę się złego działo, to wiecie, dzwoniłam zaraz do kogoś, żeby się wygadać. Ja to muszę po prostu jakoś przerobić w sobie. I chwilę wcześniej, teraz przy śniadaniu Wam mówiłam, że to jest kiepski dla mnie czas, bo jest. Nie chcę się, wiecie, popłakać. Chodzi o to, że po prostu moja bardzo bliska osoba jest chora na COVID, jest w szpitalu i no i nie jest najlepiej, więc mam nadzieję, że też będziecie trzymać kciuki, żeby było wszystko dobrze i wierzę w to głęboko, że wszystko będzie dobrze. No ale wiecie, jak to jest, no na tą chwilę jest ciężko. Ja Wam kiedyś też powiedziałam i obiecałam, że nawet jak będzie jakiś gorszy czas w moim życiu, to nie będę Was okłamywać i nie będę udawać, że jest wszystko zajebiście, jeżeli nie jest, tak? Więc stwierdziłam, że nie chcę, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, zostawiać bez żadnego filmu, bez jakiegoś kontaktu z mojej strony, bo wiem, że wśród moich widzów są osoby, które też czasem piszą do mnie na priv, z którym mam trochę lepszy kontakt, komentują każdy mój film. Ja też nie ukrywam, że ja też się wiążę z Wami, ja też czekam na każdy komentarz z Waszej strony i patrzę, kto mi komentuje, kto się odezwał, kto nie. I to jest bardzo dla mnie miłe, naprawdę. Więc dlatego też jestem dzisiaj tutaj i dlatego też nie było przez weekend vloga, ostatnio w ogóle nie było vlogów, były tylko takie właśnie filmy, jakieś mierzymy o mojej pielęgnacji, o tym, co jest mi najłatwiej nagrać, bo tak widzicie, jest dużo emocji i jak zaczynam do Was mówić, to ja po prostu zaraz gdzieś tam się wzruszam, no po prostu, także
Także tak, kochani. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że mnie trochę powspieracie przez ten trudny czas. Baza pod podkład. Ja dzisiaj też jadę troszeczkę później do pracy, ponieważ dzisiaj mam taki dzień, że muszę zostać dłużej. No więc dogadałam się tak, że w takie dni też będę zaczynać troszeczkę później pracę. Więc przynajmniej mogłam się wyspać. Dzisiaj w nocy była pełnia i mój mąż, na przykład Michał, ma tak, że właśnie jest jakaś pełnia, jak ten księżyc tak mega świeci, to on nigdy nie umie się wyspać. Ale mnie ostatnio odcięło. Ja, słuchajcie, też biorę no już od dłuższego czasu na noc jedną tabletkę melatoniny. Ja wam kiedyś jakiś czas temu mówiłam, że mam problem z zasypianiem, właśnie jakieś różne problemy, tak zawsze mam, że potem właśnie kładę się do łóżka i zamiast zasnąć, odpocząć, zregenerować się, to ja po prostu myślę o wszystkim. Jak to moja koleżanka mówi, rozbieram, brzydko mówiąc, gówno na atomy, ale taka po prostu jest prawda. Natomiast biorę tą melatoninę i jest dużo lepiej. Zastanawiam się nad olejkiem CBD, też sobie czytam na ten temat ostatnio dość obszernie, więc też zastanawiam się, czy jakby nie tylko na sen, ale też w ciągu dnia, żeby tak, wiecie, nie być takim spiętym, zestresowanym, żeby też coś takiego sobie po prostu aplikować w ciągu dnia. Kochani, dzisiaj też chciałabym z wami przetestować tą gąbeczkę. Jakiś czas temu już ją kupiłam w Rossmanie, pokazywałam ją w takim jakimś vlogu z zakupami właśnie z Rossmana. To jest gąbeczka z Lovely, Delicious Blender Strawberry. Jedna z was poleciła mi tą gąbeczkę, że naprawdę jest fajna, więc dlatego kupiłam i już się nie mogę doczekać, aby ją przetestować. Z tego względu, że mój Beauty Blender właściwie już jest na wymarciu, więc chętnie sobie przetestuję coś, co może być jakimś zamiennikiem za 1/4 praktycznie ceny. Dobra, kochani, idę ją rozbroić, idę sobie ją zmoczyć. Zobaczymy, jaka ona jest. Chciałam ją najpierw, wiecie, wam pokazać, jak ona jest niezmoczona, ale ja jak zwykle nie jestem przygotowana, żadnego nożyka, żadnego nic, żadnych nożyczek, ale też powiem wam, tak są zapakowane te gąbki, że tutaj trudno się w ogóle do tego dobrać. Dobra, idę to zmoczyć i zaraz wam pokażę. Dobra, kochani, gąbeczka zmoczona. Powiem wam, że prawie podwójnie zwiększyła swoją objętość. Jest bardzo miękka. Pamiętacie, kiedyś wam pokazywałam taką gąbkę? Ja ją cały czas mam, bo ona jest dobra. Ja ją bardziej użyłam do tego różu w kremie. I ona była taka nawet twarda, była twarda nawet po zwilżeniu wodą, a ta jest mega miękka, naprawdę jest bardzo fajna. Na pewno nie jest aż tak miękka jak Beauty Blender, no ale powiem wam, zapowiada się ciekawie. Także nakładamy mój ukochany podkład z Maybelline, to jest ten Luminous and Smooth i ja mam go w kolorze 125 Nude Beige. I zobaczymy, jak nam się będzie nakładało. Nie wiem, czy nie będzie słychać, tutaj trochę za ciemno dzisiaj, ale tak jak mówię, mega świeci słońce, więc albo trochę ciemno, albo w ogóle by nie było nic widać. No, słuchajcie, bardzo fajnie się blenduje podkład tą gąbeczką. Może będzie nowa miłość. Ja już też słyszałam o gąbeczkach, ale nie z Lovely, tylko o gąbeczkach z Vibo, że niby też są całkiem fajne, ale jakoś jeszcze nie dotarłam do tego, żeby je przetestować. A tą, tak jak mówię, poleciła mi jedna z was, że naprawdę fajna. No i powiem wam, że naprawdę fajna gąbeczka, jak na taki pierwsze spotkanie. Bardzo fajnie blenduje, jest mięciutka, nie ślizga się tak po twarzy jak ta właśnie czarna. Ta czarna, przypominam wam, ona była z Four Lashes. Ta firma jest dostępna też w Rossmanie. Ja najczęściej kupuję coś w Rossmanie, bo mam po drodze Rossmana, jak jadę czy wracam z pracy. I jakoś też chyba najbardziej lubię tą drogerię. Dlatego też, że wiecie, że jestem fanką produktów z Isany. Cały czas używam do wszystkiego. No, powiem wam, że naprawdę fajna jest ta gąbka. Mogłaby być ciut bardziej miękka, to byłaby po prostu idealna. Ale tak i tak, zobaczcie, jak pięknie wygląda podkład. Super. No ekstra, słuchajcie. Będę sobie jeszcze ją testować z innymi podkładami, takimi właśnie bardziej gęstymi, bo ten podkład jest takim bardziej podkładem rzadkim. I on właściwie przy każdej gąbce się fajnie nakłada. Ale przetestuję sobie też w inny dzień taki podkład bardziej kryjący, taki gęściejszy, który wymaga właśnie naprawdę dobrego blendowania. Bo inaczej po prostu nie wygląda za fajnie. No, powiem wam, super.
Dziękuję za polecenie. Naprawdę bardzo fajna gąbeczka. Super. I ona kosztowała, słuchajcie, 20 coś albo 30 coś złotych. Już teraz nie pamiętam. Też nie pamiętam, czy akurat nie była na promocji. Ja po prostu szukałam tej gąbki, żeby ją kupić, żeby ją sprawdzić, żeby ją przetestować. I nawet nie patrzyłam, jaka jest dokładnie cena, ale tania gąbeczka. Tak jak mówię, to jest firma Lovely i to jest ta, na której pisze Strawberry. Albo są też takie truskawki narysowane. Chyba to w starym opakowaniu, na starym opakowaniu były takie truskawki. Dobra, korektor pod oczy. A może dzisiaj ten, dawno go nie używałam, to jest ten z Rimmel Wake Me Up Radiance, czy ten taki rozświetlający. Powiem wam, że też ostatnio używałam tego kremu pod oczy z czego to było? Jego kupiłam w nie w Hebe, tylko w Superfarmie. On był, wiecie, jak tam robicie zakupy za ileś złotych, to dostajecie jakiś produkt w super cenie, jeśli oczywiście chcecie. Pokażę wam go w jakimś kolejnym vlogu, bo nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to dobrze wiecie, o którym mówię i naprawdę jestem nim bardzo miło zaskoczona. To zaczęłam tam, wiecie, nie robi jakiegoś efektu wow, wyprasowania zmarszczek i tak dalej, ale też bardzo fajnie radzi sobie z opuchnięciami rano, a ja często takie niestety posiadam i ładnie nawilża okolice oka. O, zobaczcie, jak przepięknie. Przepięknie wygląda buzia z blendowanym tym moim ulubionym podkładem i tą gąbeczką. Naprawdę bardzo fajna gąbeczka. Bardzo. Dobra, umyłam sobie w ogóle w weekend wszystkie pędzle, także mam wszystkie pędzelki czyściutkie. Także się trzeba troszeczkę przypudrować. I ostatnio też cały czas używam tego pudru w kamieniu Fit Me do kompletu z tym właśnie podkładem moim. I bardzo fajnie ze sobą współgrają. Chyba też coś w tym, słuchajcie, jest, że jak używacie kompletu, czyli podkład, korektor pod oczy, puder jakby z tej samej linii, to to wszystko jakoś ze sobą fajnie współgra. Dobra, kochani, kończę makijaż. Niczym tutaj was nie zaskoczę. Dzisiaj to jest szybki makijaż, make-up, no make-up, bylebym jakoś po prostu wyglądała. Także maluję się do końca. I potem się do was jeszcze odezwę. Jakoś tak mnie wszystko tu swędzi, nie wiem od czego. Okej, tak wygląda mój makijaż, także tak jak wiecie, bardzo lubię takie naturalne makijaże na co dzień, jedyne troszeczkę takim fioletowym cieniem sobie na oku. Tutaj wymodelowałam, taki bardziej błyszczący na ruchomej powiece, więc troszeczkę, żeby ta buzia, tak wiecie, jakoś lepiej wyglądała. Dobra, kochani, idę się ubierać, zaraz wam pokażę też, co dzisiaj mam na sobie. Dzisiaj też mam taki dzień, że mam trochę spotkań, więc niestety to nie jest dzień, w którym wypada się ubierać całkowicie na luzie, więc zaraz coś muszę poszperać w szafie, bo powiem wam, że muszę znowu zrobić porządki w szafie i tym razem chyba wystawię trochę ciuchów na Vinted, ponieważ nie będę już w nich jednak chodzić, a to są całkiem fajne rzeczy, czasem nawet ubrane kilka razy. A że troszeczkę mam takich ubraniowych marzeń na mojej wishliście, więc przydałoby się trochę gotówki, żeby można było sobie coś zakupić. Także będę na pewno robić jakąś wyprzedaż na Vinted. Dobra, idę się ubierać, idę się szykować, bo powiem wam, że oczywiście już jest taki czas, że powinnam właściwie już wychodzić. Jak to ja? Ja wam powiem, że kiedyś w ogóle tak miałam, że nigdy się nie spóźniałam. Zawsze byłam przed czasem, jak się z kimś umawiałam i tak dalej. Ale od pewnego czasu ja jestem wiecznie w niedoczasie. To jest jakiś dramat. Znaczy, jak mam coś ważnego, wiecie, jakieś takie spotkanie, albo wiem, że muszę być i koniec, no to zawsze jestem. To się nigdy nie spóźniam. No ale... Tak w ogóle straciłam wątek, jak zaczęłam wam mówić, co się dzieje, ale zaczęłam od tego, czy też wasze pieski tak mają i kotki. No i oczywiście ja straciłam wątek. Chodzi o to, że nie wiem, jak to w ogóle działa, czy pies ma taki instynkt, czy zwierzątka mają taki instynkt, że u mnie jest tak, że ja wystarczy, że mówię jakimś takim, wiecie, innym tonem, albo bardziej poddenerwowanym, albo smutnym, jak coś przed Michałowi opowiadam. I Eddie zaraz właśnie przybiega do mnie, chce mnie przytulać, całować, wiecie, jak to po swojemu, czasem rzuca mi zabawki do zabawy. No zaraz moment jest i czasem tak się śmieję, że pies mnie lepiej rozumie niż mój własny mąż. Nie wiem, mi się wydaje, że chyba wszystkie pieski tak mają, bo
psy jakby w moim rodzinnym domu też zawsze były i wilczury i jorki i tak dalej i każdy piesek gdzieś tam właśnie jak tylko, a jak już się ktoś popłacze Edi to już w ogóle słuchajcie prawie, że siedzi mi na głowie i cały czas mnie tuli, także te zwierzątka coś takiego mają w sobie, że wszystkie nasze emocje chyba czują. I czasem też wiem, że jak jestem zła, albo nie wiem, powiem wam, że czasem jak się pokłócimy z Michałem, to też się to odbija na Edim i chyba największym powodem końca naszej kłótni zawsze jest przestraszony Edi. No wiecie, no chyba każdy się z was kłóci, że tak to czasem bywa, że jest afera w domu. Nie, Duńcio? Tak? I zawsze mnie wspierasz, nie Rybko? Jakim jesteś? Jesteś najlepszym facetem po prostu. Wszystko rozumiesz, nic ci nie trzeba mówić. Jak potrzebuję, żebyś mnie przytulił, to jesteś, nie? Czasem właśnie te zabawki tak rzucałaś świnkę gdzieś pod nogi, żeby się pobawić, żeby mnie rozweselić. To jest, słuchajcie, takie wzruszające i takie fajne. Dobra, kochani, idę się ubierać i zaraz się jeszcze do was odezwę. Ale dajcie znać, jak to jest z waszymi zwierzakami. Jestem też ciekawa, jak koty reagują, bo nigdy nie miałam kota. I powiem wam, że też od jakiegoś czasu próbuję namówić Michała na jakieś drugie dziecko u nas w domu. Myśleliśmy nad pieskiem, ale powiem wam, że nie wiem jak to będzie, bo jednak dużo pracujemy. Z jednej strony fajnie, bo Edi miałby towarzystwo, a z drugiej strony wiecie, no znowu trzeba się bawić w naukę siusiania i wychodzenia na dwór i tak dalej, więc nie wiem jakby to było. Dwa pieski i w domu jeden maluch mały w domu. No ale też myślałam nad ewentualnie kotem. Więc dajcie znać, czy w ogóle macie kota i psa w jednym domu, jak się w ogóle razem chowają, czy się dogadują, czy żyją jak pies z kotem i jak w ogóle są koty. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Tak? Chciałbyś kotka? Chciałbyś kota? Czy chciałbyś psiego brata albo siostrę? Dobra, zbieram się. Ja już gotowa, włosy spięte. Nie chciało mi się dzisiaj mieć tych włosów, więc zaraz sobie to jeszcze poprawię, bo widzę, że jakiś artystyczny nieład mi się tutaj zrobił. Ale ubrałam sobie sukienkę, kiedy się widzieliście w jakimś Mierzymy. To jest sukienka z Reserved, w takie kwiaty, trochę jakby takich fioletowych kolorów tu jest. Ona ma też takie złote paseczki. No jest krótką spódnicą, ale jeszcze w granicach rozsądku. Także tak to wygląda. Do tego te moje nowe buty. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. No i co? I na to zimowa kurtka, niestety. Heja, ja już po pracy. Jest chyba przed 7:00. Trochę się dzisiaj zasiedziałam w pracy, ale spoko, dużo rzeczy sobie nadgoniłam. I też nie myślałam, skupiłam się na pracy. Robię sobie obiad, słuchajcie. Znaczy obiad, to już jest kolacja w sumie. I dzisiaj mam fasola, piękny jaś, makaron ryżowy z warzywami. Także powiem wam, zobaczcie. Prawie pełna patelnia, całkiem sporo tego jedzenia. I naprawdę powiem wam, że w ciągu dnia sobie właśnie albo zamówię jakąś sałatkę jeszcze w pracy, albo jakąś taką zupkę jarzynową, jak tam wiecie, mamy te obiady w pracy, już nieraz wam mówiłam. No i dalej mam tą całą dietę 1200 kalorii i powiem wam, że ja naprawdę nie chodzę w ogóle głodna, ale to już wam też mówiłam. No i tak, że ja już jestem, wiecie, w podomowych ciuchach. Przebrałam się, jest tak zimno dzisiaj, słuchajcie, teraz to nie wiem, bo jest, nie wiem, z 3 stopnie. Kurtka zimowa i aż powiem wam, żałowałam, że czapki sobie żadnej nie wzięłam, albo jakiegoś takiego szalika, żeby wiecie, wysoko sobie tak zawiązać, bo mega wieje. No i tak, taka rozczuchana jest, już mam takie, słuchajcie, odrosty, ale co tam, nieważne. O. No i tak, no i robię sobie tą kolację, siadamy z Michałem, zjemy razem, pogadamy, jak tam dzień upłynął. A powiem wam, że dzisiaj sobie po prostu zrobię jakąś fajną kąpiel, gorącą taką, na tą pogodę, bo jest piękna pogoda, cały dzień, słuchajcie, jest przepiękne słońce, teraz też naprawdę tak bardzo przyjemnie, że w samochodzie, w okularach przeciwsłonecznych jechałam, ale jest naprawdę zimno, także taka gorąca kąpiel by mi się dzisiaj przydała, relaksacyjna, mam te wszystkie jakieś sole do kąpieli, kule, potem wam zresztą pokażę i także chwila relaksu. Kto tu płacze? Widzicie go? Edu! Edu, słuchajcie, jest takim łakomczuchem po tej kastracji, że się zawsze śmiejemy z Michałem, że jak ja jestem sama, albo Michał, że jak któryś z nas wraca do domu, no to Edi udaje, że jeszcze nie jadł. I wiesz, ale tak prosi o jedzenie, a wcześniej tak nie prosił o jedzenie, dopiero teraz jest takim łakomczuchem. Nie, Duńcio?
Dobra, kochani, mi się tutaj zaraz coś przypali. Hejka, właśnie sobie napuściłam wodę do wanny. Także mam pełną wannę gorącej wody i piany. I słuchajcie, rano wam mówiłam o kremie pod oczy i nie umiałam zebrać rano myśli ani się wysłowić. A chodziło mi o ten. Mam nadzieję, że nam się tutaj sfokusuje. O! Stermedic. Także naprawdę bardzo fajny, nie jest drogi. Bo on chyba kosztował normalnie 70 albo 80 zł, a kupowałam w super farmie jakieś rzeczy. A rano wam mówiłam, to nie będę się powtarzać i chyba 19 zł za niego dam. Także bardzo fajny, naprawdę. Dla jakichś mniej wymagających zmarszczek, a takich oczu, wiecie, bardziej do nawilżenia, no to naprawdę bardzo fajny. I pamiętacie, wam też kiedyś pokazywałam taki komplet detox, peeling borowinowy do odnowy biologicznej i wyciszenie, sól borowinowa do odnowy biologicznej. Także chyba sobie dzisiaj wsypię to. A wiem, co chciałam wam pokazać. Czekajcie, gdzie ja to mam. O, zobaczcie, takie fajne kule w ogóle były do wanny w Biedronce. I ja mam zapach mango, kiwi, jagody. Już to otwieram, ale już przez to opakowanie czuć, jak to pięknie pachnie. Były jeszcze róża, lawenda i coś tam jeszcze, już nie pamiętam. Ale wy wiecie, że ja się uwielbiam kąpać i naprawdę dla mnie taki relaks, słuchajcie, położyć się w wannie w gorącej wodzie. Powiem wam, że mega, mega to pachnie. Nie, takie, nie za duże są te kule. O, coś takiego. Dzisiaj sobie zrobię z tą solą borowinową, bo potrzebuję wyciszenia, ale bardzo ładnie one pachną. I faktycznie mango, kiwi i jagody. I nie pachną jakoś mocno chemicznie, naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Z tej serii, wiecie, biedronkowej Be Beauty. Bardzo fajne i one kosztowały 11,90, coś takiego, to jest 8 sztuk. Vegan friendly. Testowane dermatologicznie. No i w sumie nic takiego więcej. Także coś takiego w Biedronce, jak lubicie, to, to nie wiem, kiedy to kupiłam przedwczoraj. Coś takiego. Ale dzisiaj wracam do wyciszenia z borowinową solą, także sypię sobie, słuchajcie, sól do wanny i tyle. I koniec tego vloga, bo powiem wam, że teraz jadłam tą kolację, piłam herbatę i sobie trochę pomontowałam tego dzisiejszego filmu, żeby wam wrzucić na jutro. I trochę tego wyszło, więc trochę będzie długi ten vlog. Ale to chyba znowu dlatego, że przez dłuższy czas nie nagrywałam vlogów i przez dłuższy czas do was nie gadałam, jak to mówię. I dobra, kochani, dzięki za kolejny film. Dobrze, mam nadzieję, że mnie trochę, tak mówiłam wcześniej, powspieracie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Niestety nie mam żadnych dobrych wieści, ale najważniejsze, że nie ma złych wieści, że nie ma żadnego pogorszenia. Także gdzieś tam najbliższe dni też wiele wyjaśnią, tak? Co to będzie dalej. Ale ja wierzę głęboko, że będzie dobrze i nie ma innej opcji, słuchajcie. Trzeba zawsze myśleć pozytywnie, ale sami wiecie, jak to jest czasem. Czasem się nie da, żeby się po prostu zamartwia i tyle. Dobra, buziaki, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się trochę taki dzisiaj ten vlog mimo wszystko podobał i że zostawicie łapkę i mam nadzieję, że zostawicie komentarz, bo tak wam mówiłam, bardzo lubię wasze komentarze, bardzo lubię je czytać, zawsze wam odpisuję na komentarze, także trzymajcie się ciepło i zdrowo, zdrowo, zdrowo się trzymajcie, kochani, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszystko wróciło do normy i żebyśmy szybko o tym wszystkim zapomnieli. Co się dzieje, dobrze.